Na koniec Watykan. Ojciec Święty Franciszek podczas dzisiejszego spotkania z wiernymi podsumował pielgrzymkę do Kanady. Zwracając się do Polaków, prosił, by ci, którzy będą pielgrzymowali na Jasną Górę oraz z innych sanktuariów, ofiarowali trud pielgrzymowania za Kościół i pokój na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie. Ojciec Święty, podsumowując podróż apostolską do Kanady, wskazywał, że była to pielgrzymka pokutna, podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich odbył się wspólnie z członkami głównych grup rodzimych. Jego celem było upamiętnienie historii oraz krzywd, jakich doznali z powodu narzuconej asymilacji kulturowej. Kolejny etap dotyczył pojednania. Uczyniliśmy to, przyjmując za punkt odniesienia postać drzewa, centralnego dla życia i symboliki ludów rodzimych. Drzewa, którego nowe i pełne znaczenie objawia się w krzyżu Chrystusa, przez który Bóg pojednał wszystko ze sobą. Na drzewie krzyża cierpienie przemienia się w miłość, śmierć w życie, rozczarowanie w nadzieję, opuszczenie w komunię, dystans w jedność. Ostatnim etapem pielgrzymki Ojca Świętego do Kanady było uzdrowienie. Wszyscy możemy czerpać z Chrystusa, źródła wody żywej, łaskę, która leczy nasze rany. Do Niego, który uosabia bliskość, współczucie i czułość Ojca, zanieśliśmy traumę i przemoc, jakiej doznały ludy rodzime Kanady i całego świata. Zanieśliśmy rany wszystkich ubogich i wykluczonych z naszych społeczeństw, a także rany wspólnot chrześcijańskich, które zawsze muszą pozwolić, by uzdrowił je Pan. Pielgrzymki upamiętnienia, pojednania i uzdrowienia, jak mówił Ojciec Święty, wypływa nadzieja dla Kościoła całego świata. Po doświadczeniu skandalu krzyża z powodu własnych grzechów, chrześcijanie odnajdywali na nowo nadzieję dzięki wierności Pana. Bo Chrystus nigdy nas nie opuszcza, zawsze staje obok naszych znużonych i smutnych kroków, pociesza nas swoim słowem i daje nam siebie samego. Mówił papież. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty Franciszek dziękował za modlitwę podczas pielgrzymki do Kanady. Saluto i pielgrzymi Polaki. Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dziękuję Wam za modlitewne wsparcie podczas mojej podróży do Kanady. Wiem, że w sierpniu wielu z Was pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Proszę Was, ofiarujcie trud Waszego pielgrzymowania także za Kościół, o pokój w całym świecie, a szczególnie na Ukrainie. Pozdrawiam siostry elżbietanki, które przeżywają tu, w Rzymie, czas duchowej odnowy. Wiele z nich pracuje na Ukrainie. Niech Matka Boża wyjedna im oraz tym, którym pomagają, obfitość Bożych łask. Z serca Wam błogosławię. Na zakończenie Ojciec Święty nawiązał do drugiej rocznicy wybuchu w porcie w Bejrucie w Libanie. Zaapelował o pokój, zgodę i pojednanie w tym kraju.